To on nie chciał ci wydobać ucha. Słucham? No konkret wam powiem. Kto wie, ten wie. Hej besties, witam was w bardzo długo nieobecnym vlogu na moim kanale żadnym, a dzisiaj będzie okazja, ponieważ jadę do Krakowa. A właściwie nie do końca je jadę, tylko bardziej Laguna jedzie do Krakowa, ponieważ będę pierwszy raz występować w teatrze. Yeah, I know, trochę fancy, wiecie o co chodzi. But z miasta, noga ze wsi, ale jedziemy. Z tego, że jedziemy do Krakowa, to jadę później do Poznania, także będzie się działo, będę, you know, robił swoje rzeczy. Aha, w ogóle wcześniej miałem okulary, nie widziałem jak wyglądam w podglądzie. I teraz, że tak przypomnę, dobra, nieważne. Co, słuchajcie, zanim zaczniemy, koniecznie zaobserwujcie mnie na wszystkich moich social mediach: Instagram, TikTok, Twitter. Jaki Twitter? Oraz koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. W sumie zbliżam się blisko do 100 tysięcy subskrypcji. To wszystko przez te shortsy. No i co, także jeśli tęskniliście za długimi vlogami o byle czym i o gadaniu głupot, to proszę bardzo, bo często mi mówiliście, że chcielibyście, żeby takie vlogi się pojawiały, ale od kiedy jestem po prostu, you know, the star from the stage and from Aquaria, to no niestety praca. Jak to mówił klasyk, jak to się mówi? Tylko komplety nas interesują. Nie to! A co przed chwilą powiedziałaś? Pracuj.pl. Cytat koleżanki. Pracuj.pl. Pracuj.pl. Koleżanki. Przyjaciółki? Nie. No. Ale każdy dzień nowy zle. Przyjaciółki czy rywalki? To jest Filo. Ktoś nie wiedział, co pewnie jest niezgodne z prawdą. Mega w szoku każdy. Mega w szoku, nigdy mnie nie widzieliście na tym kanale, ale wiem, lubicie nasz duet. Nas dwie. A jak się Graża wczoraj twoimi ustami zachwycała? A nie moimi? Graża grzech, nie podrywaj mnie więcej. Wow, to było bezczelne. Widzę, że moje usta się marnują do niecnych celów. Wow! A, jakby zgubiła górną wargę. Dobra, słuchajcie, my już... O Boże, jakiś syf jest, nieważne. Ja już jestem spakowany. Robię, słuchajcie, cztery numery. Cztery numery, bez jakby takich przerw większych, tylko przerwy to... Moja przerwa na przebiórkę to jest to, co występuje między mną, więc się mega stresuję tym, bo jednak to jest takie trochę... Powiecie, nie byłem jeszcze w takiej sytuacji. No, ale jakoś damy radę, ogarniemy, no. Brałem żadnych nowych numerów, tylko takie, które już robiłem, żeby też się czuć tym trochę pewniej. Będzie nowe miejsce, nie chcę też ryzykować, że coś flopnie. No i co? Jedziemy. Wsiedliśmy, słuchajcie, już do pociągu. Jest bardzo dużo ludzi i było ciężko przejść, bo wsiedliśmy do wagonu od złej strony, gdzie na końcu były nasze miejsca, a jakby mamy ostatnie numery, a my byliśmy od gdzie były pierwsze. Więc było przyciskanie z ogromną walizą, więc to była masakra jakaś. A teraz jedziemy już. No i nie ma warsa, a my jesteśmy mega głodni. Świetnie. Plus potem wysiądziemy z pociągu, to on coś powiem, to było mega śmieszne. Ale no, na szczęście nie jedzie się do Krakowa aż tak długo. Także pędzimy. Pociągu chyba nie będę nic konkretnego nagrywać, bo nie ma co opowiadać. A sobie chilluję trochę, posłucham sobie swoich utworów, które dzisiaj robię. I no, jestem mega głodny. Akcja! Jesteśmy w zapisie. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Krakowa, ja już mam dość. Jesteśmy mega głodni, a kolejki do pewnej restauracji pod Złotymi Łukami były takie, że nie mogliśmy sobie nic zamówić. Nie ma internetu w ogóle nigdzie, Kraków jest odcięty od rzeczywistości. To jest na pewno dystrykt 12. Dystrykt 12. Ale trzeba, o kochani, oznaczyć. Skąd masz naklejki? Ja nie będę promowała takiego. I żadna nie będzie wiedziała, o kim mówię. Żadna. Żadna. No i czekamy teraz na Uber, jedziemy do hotelu. Hotel nazywa się Secesja. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest... Papina, mam nadzieję, że jest śniadanie. Papina, jeśli nie masz śniadania, to zrobić taką jazdę, jakiej ci nigdy w zagrodzie nie zrobił. W zagrodzie? Chyba w stajni. No, mówię. W zagrodzie to mieszkają Kitty. Kitty jest w kurniku. A w zagrodzie kto? Świnki chyba. Ja, prom. Miau. No, strzeli. Ileż czekać. Już mam dość krokowy, więc nie przyjadę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w taksówce, jedziemy do hotelu. Nie mam za dużo czasu, bo ja się muszę na pewno w hotelu wysikać, muszę coś tam wziąć dla papiny. I będziemy musieli do teatru, teatr podobno jest bardzo blisko hotelu, więc się bardzo cieszę. Dajcie nam jeść, dajcie nam jeść. Jesteśmy tak głodni, ale no, stwierdziłam, że już po próbie wyskoczymy coś szybko zjeść przed malowaniem się. No ale wszystko na wariata przez ten pociąg opóźniony pół godziny. Bo uwaga, pociąg wjechał w jakiegoś, nie wiem, tarne konia.
Nie wiem. Nie wiem, ale po prostu staliśmy na środku polu. Jeśli śmialiśmy, że jak... A co jak to była na przykład mała wiewiórka albo mała mysz? A w środku były dwa pingwiny. Filo. Bo Filo mówi, że go gonią te... Pingwinice mnie zaraz gonią. I ta, albo siedziała ze mną w przedziale, albo obok mnie. A teraz siedziała i obok i za mną. Filo, ty po prostu jest znak, że masz się nawrócić. Rozumiesz? No niestety. Albo mnie śledzą już po prostu. Koni, albo to jest mafia. Trochę jest. One są jak Mary Kay. Kraków, miasto królów Polski. Czego rżysz jak koń? Cię poprosił, o już piszę z jakimiś chłopcami. Tragedia. No ciekawe czy narzeczony wie. Ciekawe. Ja mu wszystko powiem. Wszystko mu jutro powtórzę. Wystarczy. Jakie kruszonki? Wy pani co, my we dwie uzbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w MTV Creeps. Totalnie się was nie spodziewałam. Mówiąc, że totalnie się was nie spodziewałam, mam na myśli, że totalnie się was spodziewałam. Słuchajcie, witam w moim hotelu performerki Laguny. O, ściany niesamowite. Zaraz tego, że ja kocham perelowski styl, zapraszam, chodźcie za mną. Słuchajcie, witajcie w moim łożu. W naszym. W moim, w którym znajdę się dzisiaj ja i możliwe, że ktoś z publiczności na piwek. Słuchajcie, no co możemy pomyśleć? Możemy zobaczyć na przykład meblościankę z ciepła brzoza. To jest kolor ciepłej brzozy. Ale docenimy też krakowskie przedmieście. Krakowskie przedmieście. Kraków miasto. I nowoczesną klimę. Te widoki proszę zobaczyć. Filo, trzecia zakonnica. I ty ją widzisz? Tam obraz. Jezu, naprzeciwko. Trzecia już. Słuchajcie, jest ale widok piękny, ładny park, zielony. To jest strzelnica, o Jezu. No dobra, nieważne. Ale podoba mi się ten róg tutaj. I jesteśmy dosłownie... nad logiem. No, Filo, w ogóle tutaj niedaleko jest... Nie wiem, czy pamiętacie vloga z... Jak byłem z Filo w Krakowie, na jego rewi. Ty byłeś na mojej ostatniej, jestem na twojej pierwszej. No tak. Zrób test materaca. A dobrze. W końcu. Ale twardy. I dobra, i słuchajcie, teraz największy test. Łazienka. O Jezu, to mikroskopijna. Wejdźmy, kochani. Ale jest prysznic, to jest duży plus dla mnie. O, jest mydełko, prezencik. No i słuchajcie, papina nie załatwiła śniadania. Mówią ode mnie rozmawiać. Pierwsze co? Nawet wcześniej powiem. Papina bez śniadania? Czy ty zwariowałaś? Dobra. I teraz, kochani, się zbieramy do teatru, ponieważ o 14 będą próby takie, znaczy próby, korekta świetlna to nazwali. I mamy, będzie próba wejścia i wyjścia, musimy przećwiczyć. Ja muszę przećwiczyć, bo wiecie, jestem dziewczyna z teatru już. Graża, I'm coming for your gig, girl. Idziemy do Żabki. A jakiej Żabki? Do teatru. Ja się muszę cię wysikać. Dobra, słuchajcie, ja jestem nienormalny. Wychodząc z teatru, nie wziąłem kurtki ze sobą, nie wiem, co ja miałem w głowie, ale właśnie idziemy na... Kumpir! Kumpir krakowski, kochani, kocham to jedzenie. W ostatnim vlogu też to było i było pyszne, więc w tym też musi być. Nie tu w lewo? Może to jest chwilę mega daleko, się nie zdążę, zobaczysz. No właśnie, a to jest tylko w Krakowie. Zbliżamy się do... Okrąglaka. Okrąglaka, gdzie słuchajcie teraz... Gdzie chodziłam w draku o 4 rano. Nie raz. Tragedia. I będziemy sobie zajadali pyszną... A jak powiesz za godzinę, bo gotuję ziemniaki? To chyba go roztrzaskam. To pójdziemy na te... Nie, do tego opana obok. Nie. Zamówione jedzonko. Ale spotkałyśmy gwiazdy Drago. Annelisze ikonę. To mogę jeszcze dopłacić do cebulki prażonej? Wiecie, tak jak to wygląda niesamowicie. Bo ja bym bardzo chciał jeszcze tą cebulkę prażoną. Filo, ja nie czekam na ciebie, mogę je zacząć. Może się ty. Słuchajcie, ja właśnie muszę wam pokazać. Jem, no narzę się przed tym i nie nałożę majtek wyszczuplających, ale warto. No słuchajcie, kapustę czerwoną, kapustę pekińską, ogórka, pomidora, kukurydzę, boczek pieczarki. No i oczywiście multum ziemniaków. Daj spróbować swojego, jak smakuje. Próbuję Filo. Filo ma takiego... Z gzikiem. Z gzikiem. Niesamowity. Lepszy. Słuchajcie, ja się zacząłem już malować, bo stwierdziłem, że aj tak siedzimy, to sobie, wiecie, będę się mniej stresował przebieraniem, potem i wszystkim. I się szykujemy. Znaczy, ty się pokazujesz bez dragu, czy nie? Nie. No to może potem... Pokażemy plecki. Jest z nami Zuzanna Star. Może potem... Zaraz będzie. O tak, Zuzanna się... Zuzanna, musisz wystąpić. Jest w drodze. Musisz potem wystąpić w moim nie vlogu. Nie, koniecznie, bo już ja marzę o tym. Tak. Ale musisz zareklamować... ale czekajcie, ja wam pokażę, co leży. Star na biurku. Oj tak! Doda du! Dzisiaj będzie pachnione tym. Będę pachniał jakąś tą nonszalancją, czym to się tam pachnie teraz? Elfem. Elfem. No i co, słuchajcie, maluję się, brwi zrobione i zobaczymy, co mnie dalej. O, kochani, idzie szefowa. To jest vlog na mój kanał dzisiaj. Hello everyone!
Na mnie? Tak, papina właśnie przyniosła, żeby cię pobić. Nie. Nareszcie. No kiedyś chciała mi oko wydubać. Nie wiem, czy pamiętasz. Kto nie chciał ci wydubać? Ja pamiętam, jak mi oko wydubała. Kto nie chciał ci wydubać uko? Ale naprawdę, aż mi... A czy to było na tej sprawie sądowej? Jezu. Dobrze, już nic nie mówię. Nie wspominajmy dobrych, starych czasów. Dobrych! Dobrych! Aha. To może skończę tą część odcinka. Słuchajcie, my wyszliśmy z toalety, z kibla. Filo robiła kupę. I pokażemy wam, w jakim miejscu jesteśmy. Jest to... O, dzień dobry. O, my się znowu spotykamy, żeby tu jest nagrywany wideomateriał. Dzień dobry, dzień dobry. Pokaż t-shirt, pokaż t-shirt. I powiedz, skąd go masz. Od ale się błyszczy. Nie no, błyszczą się ładnie kryształy. Też byłem całe 200 zł. Niedrogo. Niedrogo, jak na kryształkową, to niedrogo. Ja bym wzięła 5. Słuchajcie, jesteśmy, tak wygląda Teatr Nowy Proxima, scena Berlin. Ale szendrylili. To miał być kryształowy, ale... Nie weszło. Cięcie kosztów. To ma teraz naszej papina. Tutaj widownia part 1. Tutaj. A gdzie byliśmy? Znaczy, jak jest tak, że ktoś tutaj przychodzi na spektakl i tak ogląda lagunę, patrzcie, tak. O, a tu scena. Scena, na której będzie dzisiaj... To tak podejdę cię do góry. Manik, my bag, lick my pussy and my crack. Tędy wychodzą wszystkie artystki, artyści. Wony, prawda, belurowe. Można zrobić fajną kreację. A ja... A tutaj jest garderoba artystek i na razie nie nagrywamy tam nic, bo się wszyscy jeszcze szykują, fryzurują i w ogóle idziemy się dalej malować. Jakie są te kosmetyki, Zuzanna? Jakie są te kosmetyki? I się skończy PR! I się skończy! Papki sranie! One są bardzo dobre, tylko czarnego cienia zawsze brakuje w tym, a ja zawsze czarny cień potrzebuję. Bo czarny jest drogi, dlatego dokupuję, no ale widzisz. Co, robisz takie popierdolone, co wybierałeś, z podkłady pomarańczowi w ogóle. No. To mówisz, ja pierdolę, co kurwa robię, to był kurwa najlepsze, co po prostu może być. Dzięki, są może przestańcie! Ludzie robią też beauty make-upy, bo ja w piórki obrost. Coś jest nagrywane. Nie, wiecie co, ja... No lubię to robić, nie? To jest a jakby... To widać. Laguna, jak tam? Jest dobrze, jest stresik troszkę, ale taki przyjemny stresik. Fajne towarzystwo, fajne koleżanki. Słuchajcie, i... Spokojnie, kotek, już ci wysypałam cyjanku do pudru. No i co, oszukujemy się i za półtorej godziny tak naprawdę zaczynamy. Laguna, czemu dokładasz brokas? Bo jak zobaczysz, mi powiedziała, jak zobaczysz Zuzannę Sterżą na z nas wszystkich najbardziej. To prawda, wygląda najlepiej na razie. To mi się zrobiło wstyd, głupio. Ja uważam, że ja nie powinnam mieć zapłacone dzisiaj. Żartowałam, aby tego papina nie słyszałam. Bo ona już zaciera ręce. Hejko, cześć, dzień dobry. Kochani, jesteśmy właśnie ostatnia godzina do... Show. Do show, słuchajcie. I my w przygotowaniach, przebrane zabawy, na to moment dużo tłumaczył. Mariolka z kabaretu. Jest z nami stewardesa w przelocie. Welcome on board. Boże, to kocham, to, kocham to. Ty tego nie robisz, to nie? Nie robisz ty już tego nie robisz. Tylko na eventach robię to. Niesamowite to jest. Ja raz widziałam w Coffee Planet. Jak ty mówisz, jak idziesz tak... Zapinamy pasy. Proszę zapiąć pasy, proszę zapiąć pasy, proszę zapiąć pasy. Robiłaś raz na lewi tą strukturę. Teraz robiłaś. Może kocham to wygrać. Cudownie, może być. W którym byłaś? Jeszcze raz. Witajcie na vlogu, piąta Macoria Girl. Kolej, co się może pokazać? Boże, diament! Polskiego dragu. Diament polski. Czy nie za skromnie wygląda? Bardzo skromnie. To dzięki niej! Coś, może się coś. Ubiorę w końcu, to co? Wiesz, co mówię jako Coco Chanel? Przed wyjściem zdej mi jedną rzecz. Co byś, zdjęła? Zuzanna zakładała jeszcze dwie dodatkowo. Co tu wybrać? Skarpetki zdejmę. Słuchajcie, to właśnie dzięki Zuzannie Star AliExpress się jeszcze utrzymuje. No tak, bo ja na szyi nie kupuję. My też nie. To się nazywa Expo. Tylko tam kupujesz, przecież to widać. Weź tam kotu się na chwilę odwróć. Po co? A, bo coś muszę tutaj dograć do vloga. Pina na golasa lata. Ajajaj, jak niesmacznie. No słuchajcie, 10 minut i ludzie wchodzą. A tu wszystkie dziewczyny. A ja już skisłam kurwa od godziny. A ty na górę nie musisz iść? Jeszcze komunikatu nie było podobno. Kopciuszku, gdzie jest twój książę? Och, Boże, nie wiem. Kto ci buty zapinał? Nie, nie papina. No dobrze, Filo. Tak, ja je zapinam buty. Jesteś 40 lat za stara dla mnie. Myślałbym,
idzie. Cinderella, jak się czujesz przed wejściem na scenę? Cudownie. Ty miałbyś vlog Laguna, chodzę za tobą, no trudno. Dobrze, będzie miała lepsze zasięgi, myślę. No ale i powiedziałam, że jeżeli się najbardziej świecisz ze wszystkich, to myślałam, że mnie zrzuci ze schodów. Tak jak powiedziałem, najgorzej to się zaprawdę gniewać. Opowiedz nam o swojej postaci. Skąd się wzięła Zuzanna Star? No naprawdę nie mam czasu na takie głupoty. Aha, jej kariera jest głupotą. No nie głupota, no ja już czekam, tu goście wchodzą, tu... Jeszcze nie weszli. Jest praca. Ja tu ci chcę zrobić sławę, wywiady, a ty co? Nie będę ci mówiła, jak się zaczynała Zuzanna Star, bo to nie jest na vloga. A, na no, on... Kochani, ja sobie zajęłam miejsce tak z góry, żeby wszystko widzieć. Ale ciekawe, co by się stało, gdyby kabelki zostały odpięte. Zapisie? Włącz lampę u Zuzanny, bo jest bardzo ciemno. Bardzo. No jak to się robi? No taka właśnie influencerka z ciebie. Jak schodzi prąd. Tu prąd jest odłączony już. Jesteśmy już po rewi. Jestem niesamowicie zmęczona. Ale już jestem spakowana. Mam się nierozliczona, muszę wziąć pieniądze. I co? Bardzo się cieszę. Chcę podziękować mega tutaj wszystkim ludziom, którzy pracują w teatrze nowym Proxima. Zwłaszcza tutaj na scenie Berlin. Niesamowite, słuchajcie, doświadczenie. Całkowicie inne niż występ w klubie. Całkowicie inne. Gorsze czy lepsze? Inne. Inne. I uważam, na następny raz przygotowałabym całkowicie inny materiał. A zagrasz na trąbce? Proszę? Zagraj na trąbce coś. No nie ma. A wiesz, czy masz ją do góry nogami? Tak? Dobrze trzymałem, Bilu. O, ktoś idzie. O, ktoś idzie. Oczywiście, że tak byłbym, byłabym... Ja widzę, że to macie sesję. Nie, słuchaj, jestem też na pewno... Proszę nie fokusować się na moich włosach, ani na mnie, jak wyglądam. Kończymy vloga z Krakowa. Jutro idziemy do Poznania. Idę spać. 5 godzin tylko, ale to jest dużo. Dzień dobry, kochani, słuchajcie, jest już następny dzień. My właściwie musimy już wychodzić, bo z Krakowa po prostu od punktu A do B jedzie się jakieś 100 godzin. Mamy na 9:16, pociąg jest 8 rano, więc myślę, że musimy się już zbierać, a Filo na przykład leży, śpi. Daj głos. On jest... Filo jest jak... Trzeba będzie pikać. My się zbieramy. Dziękuję Kraków bardzo za, słuchajcie, super wieczór, za super doświadczenie. Czy jestem zadowolony ze swoich występów? Nie. Ale to mam naukę na przyszłość, że nie wszystko pasuje do wszystkiego. O, może tu otworzyć okno? Niesamowite. Dobra, że jestem spakowany, pakuję się dalej i jedziemy. Może się zdążymy, ale to co? Nie, chyba raczej nie zdążymy nic gdzieś tam. No dobra, nieważne. Czeka nas 5 godzin podróży. Ja w ogóle się nie wypowiadam na ten temat. Słuchajcie, kochani, jesteśmy już w pociągu. Weź troszkę niżej kamerę, bo tam panią... To trzymaj może sama, a nie twój umoralnie. Słuchajcie, jesteśmy już w pociągu, zaczynamy podróż 5-godzinną do Poznania z Krakowa. Oczywiście nie mogło się obyć bez małego suweniru. No jak to ja, wiadomo. I musimy wam opowiedzieć pewną historię. Filo od pewnego czasu, to jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Filo od pewnego czasu, jak jeździ pociągami, jest śledzona. Nie wiemy, czy to jest... Mafia, reptilianie, czy może po prostu to jest inicjatywa do Illuminati? Za każdym razem, jak Filo jedzie w pociągu, są z nim zakonnica. Za każdym razem, to nie, że w jednym pociągu, tylko one są albo w jednym przedziale, albo obok. Dwa miejsca dalej, no to jest, wiecie, ja mówię, aha, ale Beka, jak będzie zakonnica, to znaczy, że coś jest nie tak. No i coś jest nie tak. Czego ode mnie? Wiecie, lasu czitka po prostu, nie wiem, a jaka mgła jest? Za chwilę wyjdą jakiś tam, macki słonie. Zastanawiamy, kto jest w tym pociągu reptilianką. Mamy pewne typy. Mamy pewne podejrzenia, ale najgorsze jest to, że najbliższa osoba może ci bić nóż w plecy. Ale zobaczcie, co jeszcze jest tutaj. Oj tak. Grono w czekoladzie. Aż muszę zrobić próbę testu, bo ja nie jadłam, bo wczoraj w zeszłym roku jedno wziąłem. Na spróbę tylko wziąłem jedno. Bezpieczkowe.
Bezpestkowe. No jak tu miały być pestki? Słuchajcie, jedziemy dalej, właśnie mijamy stację Wrocław i dosiadła się do nas jakaś dziwna podejrzana pani. Ruska. Przedstaw się, Klaudia, powiedz. A ja się nie będę przedstawiała. Kim jesteś dla tej rodziny? Ciotka. Ciotka klatka. Ciotka aktywistka? Nie. O, na pewno nie. A z nami jest też mąż stanu, ojciec rodziny Głowa. To jest najpiękniejszy mąż polskiego dragu. Tak, to prawda. Przestań. Co tutaj powiedziałaś? Przyznaj się Kamilowi. Nie powiedziałem nic. Nieprawda. W ogóle... I ona też. W ogóle to nieprawda. A czemu się śmiesz? Ja chcę polecić tego patrona wszystkim z rodzynkami. Nie rób darmowej reklamy, de kakba. W ogóle to jest nieprawda, co ty mówisz. Ale chcemy powiedzieć, że to jest w ogóle mega przypadek, że my tu wszyscy siedzimy, bo my nie widzieliśmy nawet, że... Klaudia, pokaż swój bilet. Klaudia, pokaż swój bilet. Udowodnij, że jedziesz. Jezu, nie! Jezu, to jest taki akt strzelisty, tak? Zgadza się? I to był dowód, kochani. Że jestem prześladowana i śledzona. Wszędzie są zakonnice zrobione. Tak, ten. Na koncercie spotkałem naszego reżysera z Dream Show. Oj, tak. Będą mnie, Boże, chwila, to jest oj, jak tak. Kameleon, za każdym razem dzisiaj inaczej. Dzisiaj jestem skupiony. Z którego? Peter Hazel. Peter Hazel budy. Wiem, którego. Nie od dołu. Oj, to się coś wylewa. Na kortek. Dobra. No bądźcie! O nie! Kochani, lokowanie produktu, tak. Nyx Plump. Pierwsza paczka fiarowa, o Jezus. Ja nie testowałem jeszcze, ale ja nie chcę, bo ja chcę zrobić test na żywo. O Jezus, jakie to jest dziwne. Niech Klaudia przetestuje, przetestuje. Musisz testować nowy produkt Nyxa. Musisz. Błyszczyk. No nie, bo to będzie pewnie szczypało. Nie, no co ty? Daj. A ona mirror wyciągnęła. Jak oceniasz? Coś szczypia. Tak, coś... zaczyna szczypać. Mają spuchnąć. Mają spuchnąć bardzo. O Jezu, tak mi spuchną, to ja do klubu nie pójdę. Mówiłam, że będzie. No słuchajcie, dojechaliśmy już do Poznania. Czekamy teraz na taksówkę XXXL. Just like my clothes size. O, Klaudia już siedzi, zadowolona. Moja siostra, która się okazała bić mi sztylet w serce, Filo. I najprzystojniejszy z najprzystojniejszych. Chodź się całować. No. Słucham? Poznań, miasto doznań. Patrzcie, tutaj miasto niesamowite. Galeria, której nie nawija. Apple Strudel. Tak. Zimny obiadek zaraz. A tu wyczułam bardzo złą energię. Bardzo złą. Bardzo dziwna energia. Źle wyczuwasz. Bardzo. Zły węch. To do Galuna chyba. Bardzo. Kochasz tą płaskość? Przez. Weź to skomentuj. Co myślisz tej płaskiej? Ja nie będę nic komentować, bo to jest płasko d***ie chodzą w tej cenie. Taka prawda, po mamusi nie poszła. Ale właśnie Klaudia, ona nie będzie jadła nic. Ale jak nie będzie jadła, tutaj jest tylko rzeczy. Beyonce. Nie zmieściły się do torby i bułka jest tylko. A pytałem cię, czy masz coś? No nie, to są stare. To mi nie dałaś bułkę. A ja to nie da... Ty chciałeś łakotki, a ja mam bułeczkę. Z serkiem pysznym. Łakotki Klaudii, chipsy roczne, ona naprawdę daje takie łakotki. Dobra, ale jesz, je. A jakie herbatki? A jakie herbatki Klaudia robi siostrzyczce swojej? Od Justyny Steczkowskiej, tak? Lloyd? Tak, już teraz nie ma, wypita. Dotarliśmy do pokoju. Tutaj mamy piękny Poznań. Tutaj panie sprzątające przybyły. Przepraszam bardzo, no to na pewno nie. Ale powiedzcie, czego Mariola nie zapewniła? Śniadania. Żałosne, to jest nagrane w tym momencie na vlogu. Mariola, cancel. Kolejny do kolekcji. Masz 5 dych, to se kup, no. Przysiada. Jesteśmy, słuchajcie, o, dziękujemy bardzo. Jesteśmy w lokalu Pierożek i Kompocik. Ja tu jadłem tylko, słuchajcie, raz. Dziewczyny mi polecają mega żurek, ale zobaczymy zaraz. Ja bym zjadł jakiś tatara. A ja wiesz, że ja nienawidzę tatara? Nie? Ale zjesz ode mnie. O, kosztuje. Dam ci. O, kochana ciot. No i zobaczymy, dziewczyny mówią, koniecznie żurek trzeba. Co to za wyśnianie? O Jezu, jest nasza selenizantka! It's a vlog from the Krakow and Poznań. Hello. Mua. No, słuchajcie, ja nienawidzę kompotu, wręcz nie cierpię, ale robię test. On jest ciepły? No. O Boże, jeszcze gorzej. Jak mi w Klaudii okulary? Na pochyl się. Na pochyl. No nie jest najgorszy. Słuchajcie, pierogów, masa. Prawda?
Nie, nie tak, bo chlapnie fajera. Jesteście chory na łeb. No zgasz to światło. Ale nie dostaliśmy sosików. Jezu, co ty wiesz? Magda Gessler. Daj ten. Magda Gessler? Tak. Teraz damy dekadnie totkowy. Nalej sobie więcej totkowy. Klaudia. Jesteś chora. Ale wiesz co, nagrywasz mnie tak zbieskał, zobacz tutaj są... Pięknie Klaudia wyglądasz. Ale to była jej pranka. No teraz, no kochać, wiesz co było. Na wypiorę mu dzisiaj do pralki, wrzucę do hachu, przyniosę, będziemy śmiał suchę. Tak, nalej sobie. Ja już się podziękuję to tatkowego. No i jemy, dopiero nam przyszły sesy, słuchajcie. Kochanie, właśnie wpadłem na próbę przed występem, właśnie tak jak ma się rozgrzewa. Dobra, Cruella, zamknij. Skocz na nią! Skocz na nią, Dekagma! O, już! Cześć, kochani, zrobię wam rumcio. No kurwa. Komórką. I ludzie przesuwają film. Idzie temat. Ale to fajne, duże. No i słuchajcie, ultra mega mało czasu, ale ja się właśnie szykuję z Dekagmą na wyjście. Na dzisiejszy wieczór urodzinowy Mariolki i show. Zacząłem sobie też robić live'a przy okazji na TikToku. Słuchajcie, te brwi, no konkret wam powiem. Konkret, ale jeszcze sobie je wyczyszczę i w ogóle thank you Zizi Bum Bum ze serduszka z palców. No nareszcie się nauczyłaś, że wysyłamy serduszka z palców. Bo takie zbieram, taki mam cel. No i co, szykujemy się dalej. Słuchajcie, my już jesteśmy gotowe, nie było czasu się gadać, w ogóle mamy mega opóźnienie. Bardzo opóźnienie mamy. Dekagmo, jesteś kim? Ja jestem Wróżką, ja jestem Izmą. Izmą, a ja jestem oczywiście Cruella Demon. No i teraz będę przyklejać paznokcie i wychodzimy. Kamil, ci oddał tam pastę do zębów, czy nie? Chyba nie. To ja idę, bo ja też muszę. Dobra. Słuchajcie, jest z nami Coco Bechamel! Jako Ursu... O Jezu. Jakie widoki, nawet jeszcze się impreza nie zaczęła, Coco! Ty, pokaż mnie! Jak emocje, jak się bawisz? Oj, świetnie, piję swój niealkoholowy soczek. Już trochę pojadą, ale mam zamiar jeść więcej. Oj, tak. My słuchajcie, siedzimy sobie na sali urodzinowej, w sali obok mamy występy. O, to występy, a potem idziemy jeść. Tak, nie mogę się napatrzeć na siebie, proszę, jaka ładna. A ja ze mną? Lepiej. No i słuchajcie, loża największych szyderców. Mariola! Kilka słów do vlogu. Hi, Laguna Aquapussy z Chudni. Jesteśmy już po występach i patrzcie, nasza prowadząca. Co jest, kurwa? Jezu! To jest drag queen. Jeśli wy nie znacie Savannah, to ja nie wiem, gdzie bierzecie. Jestem op- look at this face. She's a model. Te pory. Teraz! Te pory. Teraz, te serduszka. Oh no. She coming for my gig! A, ty masz na nosie. Ty masz w nosie i na nosie. Aha. A ty coś do powiedzenia okay. masz? Ej, ale fajnie się to wygląda. Zasłoń. To co było robione, za ile pieniędzy? 45 tysięcy. No. Już się no naciągaj. No, no było, no. Dwie tyle kosztowały nie jedno. No nie, przecież ja miałam jeszcze to. A my idziemy się bawić. No, słuchajcie. Wróciliśmy do hotelu, jest godzina, która? 4:48. O, odpoczywella. Ja drag queen, która odpoczywa. Kochani, jesteśmy tak zmęczeni po całej imprezie. O Jezu, słuchajcie. No, ja się trochę umęczyłem, bo to był już mój drugi dzień z rzędu w dragu. Jest hardcore, ale słuchajcie, zbieram kosmetyki, chcę sobie trochę ogarnąć jeszcze przed spaniem, żeby tak mieć jutro na spokojnie spać, ile wlezie. Nie mam zapewnionych śniadań. Wow, Mariola, jeśli to widzisz. Ostatni raz przyjechałem. No nie nagrywałem dużo z imprez, no bo wiecie, jednak to jest prywatne urodziny, mieliśmy część występową. Makijaż się ładnie utrzymał, to zdarte to jest słuchajcie rzęsa, tu było miejsce rzęsa, ale tu się ładnie wszystko makijaż naprawdę trzyma. Tutaj była przyklejona peruka, także no i usta, wiadomo. Zdarte, bo jadłem. Nos się świeci, ale mi się tutaj nos zawsze świeci. No i ale tutaj. Jaka ma coś jeszcze chcesz dodać? Ja dodam, że my to już jesteśmy po prostu... Ikony. Ikony, ale ikony bez energii. A my jeszcze tutaj musimy... Tito. Tito? Tito. Kto wie, ten wie.